Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o Lidze Mistrzów. Zrelacjonuję dla Was spotkanie Flora Tallinn kontra Raków Częstochowa. To mi się podoba, że drużyna Dawida Szwargi wygrała 3-0 w dwóch meczu 4-0, czyli zagrała 2 spotkania na 0 z tyłu, 2 razy zwyciężyła. Niesamowite jest to, że mistrz Polski, klub z Częstochowy, wygrał, zachował czyste konto po raz 11, grając 14 spotkań w ogólnie europejskich pucharach, potrafił 11-krotnie zachować czyste konto. Jest to coś fenomenalnego, między innymi za sprawą Kowacewicza. Jest to bramkarz, który gwarantuje pewnego rodzaju spokój i może obronić coś ekstra. I w tym spotkaniu także, szczególnie w tej pierwszej połowie, pokazał swój kunszt. Można powiedzieć, że Raków Częstochowa w tym meczu grał fenomenalnie, dominował. Zwycięstwo 3-0 dla mnie to jest najmniejszy wymiar kary, bo powiedzmy sobie szczerze, mistrz Polski w tym spotkaniu był dosyć nieskuteczny. Właśnie, skuteczność, taka koncentracja. To są moje wnioski po tym spotkaniu. Do tego mógłbym się przyczepić, bo już po pierwszej połowie Zwoliński, Rudnicz, Ben Lederman czy nawet Nowak powinni strzelić tych kilka goli. W pierwszej połowie brakowało takiego wykończenia, takiej finalizacji. Były sytuacje. Pomimo tego, że właśnie Zwoliński w tym spotkaniu zdobył 2 bramki, to uważam, że z silniejszymi rywalami, z takim zespołem jak Karabach, no tylu sytuacji nie będziemy mieli i były zawodnik Pogoni Szczecin, jednak no takie sytuacje, kiedy Tudor do niego dośrodkował, no to powinien wykorzystywać. Chodzi mi o tą sytuację, co on wtedy z główki uderzał, no to z silniejszym rywalem musi no strzelać tak jak Ishak w zeszłym sezonie, ale cieszy mnie to, że właśnie popularny Zwoliński jakby no zdobył w tym dwumeczu 2 bramki, plus do tego ładna bramka Papa Nikolaou, zwycięstwo 3-0, jest to piękny wynik. Arsenicz w tym meczu był królem, jeżeli chodzi o tą defensywę. Rządził, rozgrywał, zanotował asystę, plus do tego, jeżeli chodzi o środek pola, podobał mi się Tudor, który w tym spotkaniu, gdyby jakby zawodnicy mistrza Polski byli bardziej skuteczni, no to mogliby zdobyć więcej bramek i właśnie Tudor miałby i gola, i także kilka asyst. Były w tym meczu dośrodkowania. Tego w pierwszym spotkaniu dla mnie zabrakło. Ogólnie w tej drugiej połowie Piasecki, Jeboach, także jeszcze w pierwszej połowie Jean Carlos, ci zawodnicy mogli więcej tych bramek zdobyć. Skuteczność przede wszystkim w tym kolejnym spotkaniu musi zostać poprawiona. Defensywa czy bramkarz są na wysokim poziomie, tylko wykończenie i będzie zdecydowanie lepiej. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie. Te 2 spotkania z Florą Tallinn na ten moment pokazały, że Raków Częstochowa ma jakby wyrównaną kadrę, że są ci zawodnicy na każdą pozycję. Tym razem na przykład Koczerchin czy Jeboach, ci dwaj piłkarze, pamiętacie, w tym pierwszym spotkaniu przeciwko Florze Tallinn grali od pierwszej minuty. Tym razem usiedli, szansę dostał popularny Zwola i były zawodnik Lechii Gdańsk, wykorzystał szansę, zdobył 2 bramki. Piasecki pojawił się, tym razem jakby nie był skuteczny.
Choć ja uważam, że jednak biorąc pod uwagę to, że Raków Częstochowa będzie grał na kilku frontach i moim zdaniem medaliki powinny jakby jeszcze zakupić kolejnego snajpera. No bo drużyna Dawida Szwargi, grając w Ekstraklasie i w europejskich pucharach, szczególnie w tych rozgrywkach grupowych, jest potrzebny dodatkowy taki snajper, bo nie wierzę w to, że Piasecki, Zwoliński, Cebula, czy także do tego jeszcze Jeboah, że ci piłkarze będą nam gwarantować no, te bramki, bo dla mnie Jeboah to bardziej taki jest ofensywny zawodnik skrzydłowy, więc potrzebny jest bez dwóch zdań do rywalizacji taki napastnik, który będzie wywierał wpływ na Piaseckiego i Zwolińskiego, bo były zawodnik Pogoni Szczecin może w Ekstraklasie zagwarantować kilkanaście tych bramek, ale grając co 3 dni, jednak Piasecki i Zwoliński no, potrzebują takiego zastępcy dla moim zdaniem Ivi Lopeza, który doznał kontuzji. Jeszcze można byłoby tak powiedzieć, że także zastępca Tudora by się przydał. Jestem ciekaw, co ogólnie myślicie o tym spotkaniu. Mnie ogólnie cieszy to, że Raków Częstochowa pokonał 2 razy Florę Tallin, zachował czyste konto, że defensywa i bramkarz zagrali na zero, także zostało strzelonych kilka goli, są kolejne punkty do rankingu i żeby osiągnąć sukces w kolejnym meczu, jednak walcząc, mi się wydaje, że z Karabachem, bo właśnie Karabach swoje spotkanie będzie rozgrywał w środę. Trzeba zagrać zdecydowanie lepiej, skuteczniej, zachować się tą, jakby znów zagrać tak fenomenalnie w defensywie. Liczę na to, że właśnie Sarnas, Arsenicz i między innymi inni pozostali zawodnicy defensywni z Kovacevicem jakby sprawią, że Karabach nie wyeliminuje znów polskiej drużyny. Pamiętacie, jak rok temu Lech Poznań potrafił 1-0 wygrać po golu Iszaka, ale potem w tym spotkaniu rewanżowym już jakby drużyna, która miała doświadczenie z europejskich pucharów, z tego, że wielokrotnie grali w tych rozgrywkach grupowych, potrafili właśnie drużynę John van der Broma wypunktować. Powoli Dawid Szwarga jakby buduje tą drużynę według swojego pomysłu. I to właśnie mi się podobało, że była pewnego rodzaju taka kontynuacja, że Papszuna zastąpił asystent, który powoli jakby mógł wprowadzać swoje pomysły, ale znał tą drużynę od środka i po odejściu szkoleniowca, który przez 7 lat tą drużynę trenował, nie było takiego problemu. Nowy trener nie musiał się jakby zapoznawać z tą drużyną, tylko po prostu mistrz Polski został wzmocniony, no i Dawid Szwarga kontynuuje to, co wypracował Papszu. No bo pamiętacie, że John van der Brom, jakby w zeszłym sezonie, gdy Macieja Skorzę zastąpił jako ten ekspert do pucharów, jakby no, w pucharach radził sobie, ale czasem właśnie w lidze przegrywał, gubił punkty i później jednak Poznaniacy nie potrafili obronić mistrzowskiego tytułu, odrabiali straty. W końcu później zaczęli jakby prezentować wysoki poziom w europejskich pucharach i wtedy, w tamtym momencie jakby Paweł Janas wydawał się odpowiednim kandydatem, żeby jakby kontynuował to, co robił Maciej Skorża, ale prezes Rutkowski uznał zupełnie inaczej i w tym właśnie momencie jakby inną drogę wybrał pan Świerczewski, jakby chciał postawić na kontynuację, postawił na młodego, utalentowanego Dawida Szwargę i właśnie to jest piękne, że ten szkoleniowiec jakby już wygrał 2 spotkania w europejskich pucharach. No, miał jakby, zabrakło szczęścia, żeby wygrał super puchar, ale to mi się podoba, że w tej drużynie jest dużo zawodników, którzy gwarantują wysoki poziom. Jest cały czas rotacja i zarówno Cebula, który w tym spotkaniu nie zdobył bramki, to także mógł się podobać, ale najważniejsze jest to, żeby były zawodnik Korony Kielce, był zdrowy. Bo mnie zachwycał kilka lat temu, kiedy właśnie w Kielcach strzelał gol za golem. Tutaj w tym dwumeczu nie zdobył bramek, ale mógł się w kilku sytuacjach
podobać. Tym razem Koczerchin, który w tym pierwszym spotkaniu zdobył bramkę, tym razem był rezerwowym. No i musimy się przyzwyczaić do tego, że trener Dawid Szwarga będzie stosował różne rotacje. To mi się podobało, że nie zmieniał wielu zawodników, tylko właśnie Jeboah i Koczerchin usiedli na ławce. Dostał szansę Zwoliński, którą ją wykorzystał. Oby tak dalej. Tutaj spoglądam na moje notatki. Jeżeli chodzi o Florę Tallinn, mistrz Estonii, w pierwszej połowie próbował, ale właśnie popularny Wasiljew i Oyama to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o mistrza Polski. To było za mało, żeby mistrz Estonii zagroził polskiemu zespołowi. Później, w tym momencie, kiedy właśnie Flora Tallinn na początku drugiej połowy straciła bramkę, tak odniosłem wrażenie, że jakby drużyna Wasiljewa już w tym momencie przestała wierzyć w to, że jest szansa na odrobienie dwóch bramek, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny, medaliki, jakby już no, ta presja spadła, Zwoliński zdobył bramkę, były kolejne akcje, był ten polot, dominacja, piękne akcje, dośrodkowania, no Tudor grał jak pan profesor, do tego Arsenić pięknie zarządzał defensywą, no i skuteczny Zwoliński, ale najbardziej podobała mi się bramka Papa Nikolaou i jak zawsze Kovacevic grał na wysokim poziomie. Podsumowując, do poprawy jest skuteczność, bo Raków Częstochowa mógł to spotkanie wygrać nawet 6-7-0 spokojnie. To muszą medaliki poprawić w następnym spotkaniu. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie postawę Rakowa Częstochowy i pracę Dawida Szwargi. Jeżeli chodzi o materiały, które w najbliższym czasie będę specjalnie dla was nagrywał, pewnie się pojawi jakiś odcinek transferowy, także taki odcinek związany z polską ekstraklasą. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy bieżące. Pamiętajcie o łapkach do góry. Zachęcam do subskrypcji. Życzę wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!